rolach głównych. Perła, odcinek 19. W pozostałych rolach. I już myślałem, że uciekłeś z moimi pieniędzmi. Masz je? Zdobyłeś formułę? Pieniądze przepadły. A formuła? Co się z nią stało? Były pewne trudności. Pieniądze wpadły w ręce szefów Juvenil. Siłą niczego nie załatwisz. Gdzie moje pieniądze? Uspokój się. Julieta zastawiła na nas pułapkę. Roberto nie mógł zażądać ich zwrotu. Gdybym powiedział, że są nasze, przyznałbym się, że to my wykradliśmy formułę kremu nawilżającego. Gdzie moje pieniądze? W agencji reklamowej promującej czarne perły. Napotkasz zbyt wiele problemów, których nie będziesz potrafiła rozwikłać. Radzę ci z dobrego serca, jak ojciec. Nie poprowadzisz tak dużej firmy. Mam ci odstąpić stanowisko? Oszalałeś. Będziesz dalej zajmował się reklamą, a ja będę pilnować, żebyś nas nie zdradził. Jak możesz tak myśleć? Wiem, co mówię. Nie pozwól jej odejść. To twoja wnuczka. Niech robi, co chce. Nie udawaj. Kochasz ją. Obie cierpicie przez swoją dumę. Jak ta biedaczka sama wychowa syna? Nie wyrzucam jej z domu. Tylko ty możesz ją zatrzymać. Zrób to, bo będziesz żałować. Julieta? Podobno jesteś gotowa do wyjazdu. Prawie skończyłam się pakować. Zostań. Nauczysz Rosendę zarządzać firmą. To by zajęło jakieś 30 lat. Poza tym ma was, swoją rodzinę. Po co ten pośpiech? Uciekasz przed kimś? Mylisz się. Dziś udowodniłam, że nie unikam odpowiedzialności. Mój syn jest chory i tylko to ma teraz dla mnie znaczenie. A jeśli poproszę, żebyś została? Nie mogę, Mercedes. Nie nazywaj mnie tak. Przepraszam, będę mówić proszę pani. Mów mi, babciu. Już się do tego przyzwyczaiłam. Przykro mi. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła nazywać cię babcią. Nie proś o to. To zabawne. Tak wiele zrobiłam dla ratowania Juvenil i wszystko na marne.
To nie jest mój dom, a ty nie jesteś moją babcią. Jestem gotowa. Do widzenia. Jeszcze chwilę. Proszę tylko o jedną minutę. O co chodzi? Dowiedziałam się, że masz czarną perłę. Skąd ją wzięłaś? Tylko tego brakowało, żebyś oskarżyła mnie o kradzież. Czarna perła jest moja i niech cię nie interesuje, skąd ją mam. Należy do mnie. Rozmawiali z nią niedawno. Dziecko chyba jest chore. Biedaczka. Nigdy nie brak jej kłopotów. Naprawdę. Co za smutna wiadomość. Jest bardzo zdenerwowana. Wyobraź sobie, jej dziecko jest tak daleko. Dobrze ludzie opiekują się nim i bardzo go kochają. Pozwól. Tonia powiedziała mi, że twój synek zachorował. Zawiozę cię do niego. Chwileczkę. Jak to zachorował? Kto to jest? Dlaczego zwraca się do ciebie tym tonem? Powiedz panu, kim jestem, Julieto. Wyjdź w tej chwili, albo wezwę policję. Słyszałeś? Wynocha. Nie ruszę się stąd. Wynoś się! Kim jest ten człowiek? To były pracownik. Musiałam go zwolnić i jest na mnie wściekły. Pozwól mi pojechać z tobą i zobaczyć dziecko. To ona. Źle się czujesz? Co ci jest, Mercedes? Zostaw mnie. Chcę zostać sama. Wyjdź i zamknij drzwi. Patrycjo, to ja, Mercedes. Pomóż mi, proszę. Nie wiesz, jak się cieszę, że jestem prezesem. Miałeś rację. Władza uderza do głowy. Będziesz musiała zejść na ziemię. Pamiętaj, że Juvenil przeżywa kryzys. Może masz rację. Obiecuję, że zrobię wszystko, aby rozwiązać problemy. Będziemy najpotężniejszą parą w kraju. Musisz mnie tylko nauczyć zarządzać przedsiębiorstwem. Oczywiście. Pomogę ci, Rosendo. Zmienię buty i zaraz przyjdę. Witaj. Co słychać? Jak się masz? Jeszcze nie obrzydła ci moja siostra? Wiem, że zazdrościsz mi fotela prezesa. Chyba powinnaś wziąć swoje proszki. Duma cię zżera. Wolałem Julietę. Szkoda, że wyjechała. Wyjechała? Dokąd? Do piekła. Nie odpowiedziałeś, dokąd wyjechała. Nie mam pojęcia. Nawet się ze mną nie pożegnała. Zostawiam cię, bo jeśli wrócę późno, twoja siostra oszaleje. Poczekaj. Daj mi szklankę wody.
Coś jeszcze? Dobrze, że studiujesz. Mówiłem Rosencie, że twój wysiłek jest godny pochwały. Dziękuję. To samo powiedziała Julieta. Źle, że odeszła. Dokąd mogła pójść? Nic ci nie mówiła? Dlaczego nie zapyta pan brata? Junior ją odwiózł. Co ci jest? Boli mnie głowa. Musisz o siebie dbać. Stres jest niebezpieczny w twoim wieku. W moim wieku? Wielu chciałoby mieć tyle energii, co ja. Każdego bolałaby głowa, gdyby miał takich synów. O co chodzi tym razem? Nie odziedziczyli ani grama mojego sprytu. To wspaniali chłopcy. Powinieneś dziękować, że nie są tak nieuczciwi jak ty. Roberto! Osito! Roberto! Tonia! Gdzie może być Roberto? Przed chwilą zostawiłam go tutaj. Nie wiem, dałam mu szklankę wody w kuchni. Byłem w piwnicy po wino na kolację. Babciu, czy Roberto wszedł na górę z ciocią Mercedes? Nigdzie go nie ma. Może poszedł do domu? Nie. Jak śmiesz nachodzić mnie w szkole? Jesteś bezczelny. Nie przychodzę, by o coś prosić, tylko z propozycją. Nauczyłem się, że jedność rodzi siłę. Skąd ta pewność, że przystanę na porozumienie? Nie rozumiesz, że bez ciebie mogę osiągnąć większe korzyści? Nie bądź głupia. Razem więcej wyciągniemy od rodziny Santiago. Nie wiesz, że mam jeszcze asa w rękawie. Poznałam jedną z kobiet z tej rodziny i mam ją w garści. Na pewno niedługo do mnie zadzwoni. Jest sprytna. Perła zostanie zupełnie sama. Dziękuję. Jak się czuje najwspanialszy mężczyzna na świecie? Lekarz mówi, że niebezpieczeństwo minęło. Muszę tylko uważać na zmiany temperatury. Dokąd jedziemy? Chcesz wrócić do miasta? Mam prośbę. Odwieźmy dziecko do opiekunki, a potem zapraszam cię na obiad. Do usług. Streszczaj się, czego chcesz. Najpierw zdradź swoje plany, a potem opowiem ci, co ja zamierzam. Chyba nie sądzisz, że jestem tak głupia. Nigdy cię nie zdradziłem. Próbowałeś, tylko ci się nie udało. Powiedzmy, że na początku się zawiodłem. Co robisz? Nie myśl, że przyszedłem rozmawiać wyłącznie o interesach. Tęsknię za tobą. Nie mogę spać. Cały czas o tobie myślę. Nie wiesz, gdzie jest Roberto? Dlaczego krzyczysz? Ona twierdzi, że twój brat nie spał w domu. Jesteś pewna? Ta dziewczyna niedawno zaczęła pracować. Roberto na pewno wyszedł wcześnie rano do biura. Nie broń go. Co to za krzyki? Zabraniam ci tak się odnosić do Giny. Wszyscy w tym domu kryją oszustwa Roberta. Wiedźmy. Śledziłem ją aż do domu, ale potem natknąłem się na człowieka, który mnie przepędził. Pomyśleć, że płakałam, kiedy dowiedzieliśmy się, że nie żyje. Więc to Julieta się zabiła, a Perła się pod nią podszyła. Spryciara. Najlepiej z całej rodziny znała Julietę. Wszyscy wierzą, że nią jest. Babka jest ślepa, syn nie żyje. Wszystko poszło po jej myśli. Jakiś mężczyzna chce z panią rozmawiać. Niech chwilę zaczeka. Roberto Valderrama.
Pamiętam. To bogacz, którego też możemy nieźle naciągnąć. O mało nie dostał zapalenia oskrzeli. Na szczęście opiekunka w porę to zauważyła. Najważniejsze, że niebezpieczeństwo minęło. Martwię się o ciebie. Chcę, żebyś była spokojniejsza. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odpłacę za to, co dla mnie robisz. Dziękuję, mi wystarczy. Mam do ciebie prośbę. Nigdy nikomu nie mów, gdzie jest moje dziecko. Tylko ty znasz adres. Zaufaj mi. To dla mnie zaszczyt znać te tajemnice. Proszę mi wierzyć, przykro mi, że nie mogę panu pomóc. Jest pan przyjacielem Hugo? Tak. Jak on się czuje? Dobrze. Przy okazji, zapomniałem powiedzieć, że przesyła pani pozdrowienia. Proszę go także pozdrowić. Kiedy stanie się cud i nas odwiedzi? Z przyjemnością przekażę mu pozdrowienia. A gdybym w imieniu Hugo zapytał, gdzie zatrzymała się Julieta? Powie mi pani? Nawet gdyby przyszedł osobiście, naprawdę nie wiem, gdzie się zaszyła. Rozumiem. Pożegnam się już. Do zobaczenia. Miłego dnia. Co teraz zrobisz? Nie zamierzam wracać do domu. To gniazdo os. Co się stanie z firmą? Twój brat będzie nią zarządzał. Rosenda została prezesem. Jest w stanie doprowadzić ją do upadku. Zależy ci na tym? Pamiętaj, że mój ojciec tylko czeka na okazję. On i Roberto łatwo wygrają z Rosendą. Wiem, ale na razie muszę uporządkować sprawy w szkole i wyjaśnić coś z osobą, której od dawna nie widziałam. Jedziemy? Oczywiście. Jestem, proszę pani. Dziękuję, Patricio. Otilio, zostaw nas. Dobrze, że przyszłaś. W gabinecie będziemy mogły spokojnie porozmawiać. Co pani jest? Co panią tak zmieniło? Chodźmy. Gdzie ona jest? Kto? Gdzie jest? Kto? Co? Julieta. Nie udawaj naiwnego. Julieta. Zostawiłem ją w szkole. Dlaczego? Nie odchodź, kiedy do ciebie mówię. Gdybym wiedziała, nie wyszłybyśmy i Julieta by żyła. Twoja opowieść jest bardzo smutna. Ale teraz musisz myśleć o przyszłości. Podobno zrezygnowałaś z posady prezesa firmy kosmetycznej. To niedorzeczne. Mówiłam pani, że musiałam wyprowadzić się z domu i zrezygnować z pracy w Juvenil? Tak. I nadal uważam, że nie powinnaś była tego robić. Po co do mnie przyszłaś? Chcę zaproponować pani interes. Przydarzyło mi się coś cudownego. Jestem pewna, że dziecko, które kiedyś opuściliśmy, żyje. Co takiego? To, co słyszysz. Julieta nie jest Julietą. Nie rozumiem. Moja wnuczka nią nie jest. Dziewczyna, która mieszkała ze mną w tym domu, ma czarną perłę. Nie mam wątpliwości. O czym pani mówi?
Julieta, czy jak ona się nazywa, posiada jedną z czarnych pereł, które daliśmy jej tuż po urodzeniu. To musi być ona. Jaki możesz mieć dla mnie interes? Zaskoczyłam panią? O co chcesz poprosić i co chcesz w zamian? To ja cię uczyłam, że nic nie ma za darmo. Dobrze zapamiętałam tę lekcję. Przyszłam prosić o milczenie. O milczenie? W zamian za co? Proszę zapomnieć o dziecku i o mnie. Dam pani za to tę perłę. To jedyna cenna rzecz, jaką posiadam. Ma dla mnie wielką wartość. To jedyna pamiątka po mojej matce. Musisz mi opowiedzieć wszystko od początku. Dejé a la bebita en el colegio del Valle, con la señorita Eugenia. Zostawiłam dziecko w szkole u pani Eugenii. To uczciwa kobieta. Dała mi perły i list. Każda perła wystarczała na roczne utrzymanie. Ostatnio miała dać dziewczynce, kiedy będzie opuszczała szkołę. Miałam tę perłę w rękach. Wiem, że to ta sama. Choć jestem ślepa, nie mogłam się pomylić. Co zamierza pani teraz zrobić? Nic. Nie mogę dopuścić, by zmarnowała pani szansę, którą ofiarowuje pani życie. Tylko dlaczego zadzwoniła pani z tym do mnie? Nie mam komu się wypłakać. Nie wiem, komu wyznać to, co czuję. Nie mam nikogo. Nie może mi pani tego zrobić. Uważasz, że za jedną perełkę kupisz moje milczenie? Gdybym jej chciała, nie dałabym ci jej. Kto pani dał tę perłę? Ukrywa to pani przede mną? Przyjmuję ją, ale zawrzemy porozumienie na moich warunkach. Chyba nie chce pani, abym wróciła do domu. Takie właśnie jest moje życzenie. Chcę, żeby syn Juliety, to znaczy twój syn, mieszkał w tym domu i odziedziczył majątek. Ja przeprowadzę się z wami i zaprzyjaźnię z panią Mercedes. Myślę, że ona mnie szanuje. Przemyśl to. To jedyna możliwość. Zdaje sobie pani sprawę, czego żąda? Tylko ty możesz mi pomóc. Nie mogę, dla dobra tego dziecka. Dlaczego chce pani, żeby wróciła? Nie lubiłyście się. Błagam cię, sprowadź ją. Nie mogę teraz wyjechać. Mam kłopoty z Albertem. Masz rację. Nie powinnam się do ciebie zwracać o pomoc. Wybacz. Nie wiem, co mi się stało. Jeśli ta dziewczyna nie jest Julietą, to co się stało z pani prawdziwą wnuczką? Przypuszczam, że tak jak jej rodzice, zginęła w wypadku. Murió en el accidente.
Co bym robiła w firmie kosmetycznej? Zobaczymy. Ja też nie znam się na tym interesie. Będziemy mogły używać wszystkich kosmetyków i perfum. To mi się podoba, ale głównie dlatego, że będziemy zawsze razem, nawet w pracy. Julieta, zaczekaj. Kiedy wreszcie zostawisz mnie w spokoju? Nie możesz porzucić domu ani firmy. Powinnaś żyć tam, nie tutaj. Do tej pory miałam wątpliwości, ale dzięki twojej radzie zdecydowałam się. Nie możesz tego zrobić. O mało nie zginąłem na drodze, by cię dogonić. Chcę, żebyś wróciła. Mogę spytać po co? Dla dobra twojej rodziny. Nie rozśmieszaj mnie. Mam dość użerania się z tymi zdrajcami. Musisz ich zrozumieć. Nie są doskonali, ale ja tak. Julieta. Cieszę się, że panią zastałam. Chcę się pożegnać. Ty też odchodzisz? Jadę do jakiegoś taniego hotelu. Muszę oszczędzać pieniądze, dopóki nie znajdę pracy. Nie wiedziałam, że już nie pracujesz w firmie. Wolałam zrezygnować, zanim Rosenda mnie wyrzuci. Rosenda nie byłaby do tego zdolna. Nie powinnam tego mówić, ale ma wielką władzę i traktuje ludzi z góry. Proszę wybaczyć. Zawsze czułaś się samotna w tym domu. Wszyscy z wyjątkiem Toni i Otili prześcigali się, by mi dogryźć. Dzięki mnie twoje życie stanie się szczęśliwsze. Nie będziesz już sama. Ja będę z tobą, jeśli Rosenda na to pozwoli. Nie mówmy o nieprzyjemnych sprawach. Pomyślałaś o Jasmine? Będzie za tobą tęsknić. Nie przypominaj mi. Przeze mnie tkwi w tym gnieździe os. Przyrzekam, że was obronię. Widziałaś kiedyś księcia z bajki? Z mieczem w lśniącej zbroi? Osłonię was. I kto to mówi? Wielki Roberto Valderrama troszczy się o prostą dziewczynę. Takie rzeczy zdarzają się tylko w bajkach. Tylko? W bajkach bohaterki nie biją pięknego księcia. Co ci jest, mamo? Nic. Myślałam. O czym? O jednej perle. Nie zwracaj na mnie uwagi. Co się stało z twoimi braćmi? Rano rozmawiałam z Juniorem. Jest z Julietą Santiago. Nie traci czasu. Oby nie zrobił tego, co ten naiwniak, przez którego straciłem 150 tysięcy dolarów. Dokąd poszedł? Jak to możliwe, że jest z Julietą? Poddała się, dlatego przyszłam. Nie pozwól jej odejść. To niebezpieczne mieszkać samotnie w hotelu. Jestem pewna, że zrezygnowała z pracy, bo zaproponowano jej lepszą. Jasmine twierdzi, że Rosenda ją prawie wyrzuciła. Nie może mi sama tego powiedzieć? Wyjdź proszę, Otilio. Zostaw nas same. Nie ma nikogo. Powiedz mi, jaka jest rzeczywista sytuacja firmy? Nie mogę pani okłamywać. Juvenil jest na skraju bankructwa. Bankructwa?
To, że juvenil upadnie, to nie nowość. Ale pamiętaj, że ty pogrążysz się pierwszy. Co powiedziałaby na to twoja rodzina? Nie jestem idiotą. Nie musisz mi tego przypominać. Zdradziłeś nas. Doktor Buenrostro zabrał 50 tysięcy, a ty pozostałe 100. Czego chcesz? To koszty reprezentacyjne. Muszę żyć na odpowiednim poziomie. Chodzi o to, że Roberto i ja wpadliśmy w pułapkę Juliety i nie możemy nic na to poradzić. Pieniądze uważaj za stracone, ale musisz się dowiedzieć, jaki jest skład czarnych pereł. Czy tym kupię twoje milczenie? Przemilczę to. Na razie mi nie podpadłeś, ale gdy kogoś nie lubię, mogę być mściwy. Chcesz powiedzieć, że firma nie ma przyszłości? Miała, ale straciła ją, kiedy Julieta zrezygnowała, a Rosenda zajęła jej miejsce. Staram się być obiektywna. Wiem. Sądzisz, że promocja czarnych pereł się powiedzie? To dobry pomysł, ale teraz, kiedy Julieta odeszła, odszukaj ją. Moja wnuczka musi wrócić do firmy. Gdzie, proszę pani? Nie wiem. Pojechała chyba do synka, do miasta. Podobno był chory. Jeśli pani tak każe, przygotuję się do drogi. Zaczekaj. Jeszcze jedno. Poproś doktora Buenrostro, by do mnie przyszedł. Chcę z nim porozmawiać. Dobrze. Ale jeśli chodzi o moją rezygnację, Rosenda, widząc mnie w firmie, każe mnie wyrzucić. Nie zwracaj uwagi na tę idiotkę. Jak miło cię znowu widzieć, kochanie. Zabierz dziecko i połóż w kołysce. Jest bez wątpienia w najlepszych rękach. To chyba cud. Witaj w skromnych progach naszego domu. Juniorze, u ciebie jest wielkie zamieszanie. Twój ojciec odchodzi od zmysłów. Nikt nie wie, gdzie wczoraj spałeś. Muszę iść, potem pogadamy. Do zobaczenia. Przykro mi. Będziesz miał przeze mnie kłopoty. Zatrzymałam cię. Nie martw się, Julieto. Nie mogłaś sama przywieźć dziecka. Nie pozwoliłbym też, by Roberto cię odwiózł. Dlatego zaczekałem, kiedy z nim rozmawiałaś. Zadzwoń do mnie. Wybierzemy się na kolację? Dobrze. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Przyjaźń mi nie wystarcza. Głuptasie. Wielmożny pan wrócił. Gdzie byłeś w nocy? I nie mów, że w mieszkaniu, bo Bernardo był u ciebie. Jestem już za duży, żeby ci się tłumaczyć. Przez cały dzień nie było cię w biurze. To moja sprawa. Więc od tej chwili ty i twój brat nie pracujecie dla mnie. Nie ma z was pożytku. Skoro tak mówisz, cały czas powtarzam. Powinieneś uczyć się od juniora. Okazał się inteligentniejszy od ciebie. Skorzystał z okazji i uwiódł Julietę Santiago. Po dzisiejszej nocy jestem pewien, że się z nią ożeni i zostaniemy właścicielami juvenil. Co się stało? Dobrze, że wróciłaś. Twoja babcia kazała mi cię odnaleźć. Po co? Byś zajęła się promocją czarnych pereł. Jutro ruszymy z kopyta. Nie pracuję już w juvenil. Złożyłam rezygnację, Rosendzie. Nie znoszę jej. Nie zwracaj na nią uwagi.
To samo powiedziała twoja babcia. Zapominasz, że jest prezesem firmy. Co ci jest? Powinna być szczęśliwa, ale czuję się wypalona od środka. Mogę wejść? Tak. Usiądź obok mnie. Nie, dziękuję, wolę stać. Nie spodziewałam się ciebie. Nie zamierzałam wracać. Więc dlaczego to zrobiłaś? Dla dziecka. Junior nie byłby w stanie zrobić czegoś tak podłego. Jestem jego ojcem i znam go lepiej niż ty. Nie doceniasz go. Junior jest lepszy od Roberta. Pomyliłem się, nie proponując mu posady wiceprezesa w Madame Belle. Nie zamierzasz chyba zwolnić Roberta, aby dać jego stanowisko juniorowi? Właśnie to zrobię jutro, skoro świt. Nareszcie jesteś, synu. To moje urodziny, czy chcesz prosić o pożyczkę? Przysięgam, że nie mam ani grosza. Żartowni z niego, do rzeczy. Jak się udała romantyczna noc z Julietą Santiago? Oświadczyłeś się jej? Proszę wejść. Dziękuję. Pani Rosenda jeszcze się nie pojawiła. Nie przyszedłem do niej, tylko do Juliety. Proszę wybaczyć. Dzień dobry. Jak się pani czuje? Witaj, Robercie. Proszę spojrzeć, jak ładnie je. Z każdym dniem jest większy. Dzieci rosną, gdy mają gorączkę. Chcesz go potrzymać? Zabieramy mu posiłek. Powie mi pani w końcu, o co chodzi? Chcę, żebyś wylansowała nowy produkt na rynku i uchroniła Juvenil od bankructwa. Tylko tak można uratować tę rodzinę. Czy aby na pewno to jest rodzina, pani Mercedes? Mów do mnie babciu jak dawniej, a nie proszę pani. Zawsze tak się zwracam do obcych. Proszę wybaczyć, ale muszę już iść i dać podwieczorek dziecku. Przyszłaś z nim? Tak. Czy to źle? Nie. Wręcz przeciwnie. Cieszę się, że jest jakieś dziecko w tym domu, a zwłaszcza twoje. Wygrałam je na loterii, proszę pani. Zostaw go. Nie dotykaj więcej mojego dziecka. Co cię tak bawi, Julieto? Nie życzę sobie, by ten idiota trzymał moje dziecko. Postawiłaś na swoim. Pani Eugenia ma mnie w garści. Jeżeli wyniosę się z domu, stracę dziecko. Biedactwo. Musiałbyś zostać z tymi bałwanami. Kiedy jestem zdenerwowana, mówię sama do siebie. Chcę ci tylko powiedzieć, że Rosenda wpadła w histerię, kiedy się dowiedziała, że wróciłaś. Wyobrażam sobie, co mnie czeka. To niemożliwe. Za jakie grzechy Bóg mnie tak karze? Czemu pozwoliliście wrócić tej żmii? Uspokój się, kochanie. Zrobiła to, by mi dokuczyć. Przysięgam ci, że tym razem wyjdzie stąd nogami do przodu.
Nie mów tak, kochanie. Gdzie się włóczyłeś przez cały dzień? Dzwoniłam do biura, ale nikt nie wiedział, gdzie jesteś. Cały dzień spędziłem z Japończykami. Nie pomyślałam o eksporcie. Musisz mi ich przedstawić. Chcę im sprzedać moje produkty, by być lepsza od Juliety. Jasne. Oczywiście, kochanie. Synku, cieszę się, że zaczynasz iść w moje ślady. Spędziłeś noc z tą Santiago i uwiodłeś ją, żeby odebrać jej juvenil. Nigdy bym na to nie wpadł. Co mówisz? Że to był świetny pomysł z tym uwiedzeniem Juliety. Nie uwiodłem jej. I nie wtrącaj się w moje sprawy. Twoje sprawy dotyczą Madame Belle. To interes jak każdy inny. To, co jest między mną a Julietą, to wyłącznie nasza sprawa. Jesteś taki sam jak twój brat. Para nieudaczników. Co się stało? Są do niczego. Byłbym gotów oddać firmę w ręce Ginny. Jesteś pewien, że coś między nimi było? Nic mi nie powiedział, ale byłby głupkiem, gdyby nie wykorzystał tej sytuacji. Jak możesz? Junior nie jest głupkiem. Może nic mi nie powiedział, bo chciałby dla siebie zatrzymać juvenil? A może on chodzi z tą dziewczyną? Nie zdziwiłbym się. Junior jest przecież kobieciarzem. Roberto nie daje mi spokoju. Idiota. Pocałował mnie. A ty co? Jak zwykle, dałam mu w twarz. To znaczy, że już wcześniej cię całował. To nie tak, jak myślisz. Nienawidzę go. Chętnie bym go zgniotła między palcami. Masz szansę. Jest na dole z Rosendą. Idź tam i zepsuj im nastrój. Popilnuję dziecka. Uważaj na niego. Moje słoneczko. Roberto. Opowiedziałeś Rosendzie o zeszłej nocy? O tym, jak się świetnie bawiliśmy? Słucham? Japończycy, co? Chwileczkę. To jakiś żart, prawda? Przysięgam ci, że ci Japończycy... No, opowiadałeś mojej kuzynce same bzdury. Powiedz jej prawdę. Bądź z nią szczery. Powiedz jej, że się kochamy. Roberto, jesteś największym draniem, jakiego znam. Rosendo, zaczekaj. Nie baw się kosztem Rosendy. Dlaczego to robisz? Powiem ci. Wykorzystał nas obie. Twój narzeczony to zboczeniec. Mówi o tobie. To wariatka. Nie wiem, o czym ona mówi. Co ci jest? Wypierasz się? A ja ci się oddałam duszą i ciałem. Uwierzyłam, że jestem jedyną kobietą, którą kochasz. Co będzie z naszymi dziećmi? Jakimi? Tymi, które zamierzaliśmy mieć. Diego, Luisem i Edgarem. Bodaj byś zdechł. Co się stało? Coś strasznego, babciu. Roberto zdradził mnie z Julietą. Nie wierzę. To kulturalny chłopiec, a Julieta nie mogłaby zrobić ci czegoś takiego. Muy bien.
Udało ci się. Rosenda zerwała ze mną. I co teraz? Zaczekaj. Oskarżyłaś mnie o coś, czego nie zrobiłem. Nie należy traktować życia tak poważnie. Właśnie, teraz chciałbym coś z tego mieć. Puszczaj. Będę krzyczała, aż się wszyscy zlecą. Śmiało. A kiedy już się zlecą, Rosenda opowie im historię, którą sama wymyśliłaś. Jeżeli się zbliżysz, zawołam wszystkich, żeby przyszli i zobaczyli, jaki z ciebie łajdak. Julieta nie tylko zawładnęła firmą i domem, ale także moim narzeczonym. Brakuje tylko, żeby ciocia stanęła po jej stronie. Aż trudno w to uwierzyć. To ladacznica. Inaczej nie miałaby nieślubnego dziecka. Nie bądź niesprawiedliwa. Od początku traktowałaś ją okropnie. Od początku jej nie lubiłaś. Ty też jej bronisz? Jesteś pewna, że Julieta mówiła poważnie? Może tylko chciała się za coś odegrać? Ona uwielbia takie zabawy. Może masz rację. A ja spoliczkowałam biednego Roberto. Ona nie jest zła, tylko lubi żartować. Idź i przeproś go. Opracowanie wersji polskiej Studio Kompan. Tekst Tomasz Słomkowski. Czytał Marek Lemek.